Mateusz Prus, witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj moim gościem jest Margulan Baymuhan, ambasador Kazachstanu w Polsce. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Panie ambasadorze, dzisiaj Pan gości w Koszalinie. Jaki jest główny cel Pana wizyty? Panie redaktorze, jestem z wizytą w Koszalinie, ziemi koszalińskiej, na zaproszenie Pana prezydenta miasta, Pana Piotra Glińskiego i na zaproszenie Pana senatora Piotra Jędrzejczyka, który jednocześnie jest współprzewodniczącym bilateralnej grupy parlamentarnej między Kazachstanem a Polską. Zwiedzał Pan Koszalin, widział kilka takich naszych obiektów flagowych, którego no my jako koszalinianie jesteśmy dumni. Jak wrażenia? Pierwsza rzecz, jestem bardzo wdzięczny za dość ciekawy program, który jest pełny i obejmuje też szeroki wachlarz aspektów rozwoju miasta i mam tą świetną okazję zobaczyć, jak miasto się rozwija. Mam bezpośredni kontakt z władzami, również z przedsiębiorcami tego regionu, tego miasta, jak również też z mediami i myślę, że ten program, który jest do dzisiaj myśmy wypełnili, to jest dość ciekawy, który ma moim zdaniem perspektywy dalszego rozwoju, ale trzeba nad tym popracować. Byliśmy w zakładach przedsiębiorczych, chociażby zakład Romex, i tam mieliśmy spotkanie z przedsiębiorcami miasta, gdzie dyskutowaliśmy możliwość współpracy przedsiębiorców Koszalina z partnerami w Kazachstanie, jakie są ścieżki, w jakim kierunku należy skierować swoją uwagę, jakąś koncentrację. W jaki sposób możemy my jako ambasada również pomóc w nawiązaniu kontaktów gospodarczych przedsiębiorców z Koszalina z kazachskimi partnerami. No właśnie, jakby Pan zachęcił tutaj koszalińskich przedsiębiorców i w ogóle polskich przedsiębiorców do tego, aby inwestować w Kazachstanie? Zacznijmy od tego, że nie chodzi tylko o bezpośrednie inwestycje. Oczywiście to jest taki proces decyzyjny jest dość długi, prawda? Czyli zaczynamy od handlu, później przechodzimy na inwestycje, jak również zacznijmy od tego, że jesteśmy bliżsi Polsce, jak Polska jest bliższa do Kazachstanu, tylko ze względu na to, że od zeszłego roku, tak jak już drugi rok, Kazachstan jednostronnie zniósł wizy dla obywateli Polski, czyli ruch bezwizowy, jeżeli koszalinianie zdecydują polecieć do Kazachstanu, to mogą wsiąść do samolotu, który notabene też jest bezpośredni w tej chwili z Warszawy do Astany. Lot regularny, wykonywany przez linię lotniczy LOT 4 razy w tygodniu. W ciągu 4,5 godzin pan redaktor już jest w Astanie i może pan zwiedzić miasto albo przeprowadzić spotkanie i wrócić do Warszawy. To też są takie bodźce, które sprzyjają, że Polacy częściej odwiedzają Kazachstan, jak również moi obywatele mojego kraju też przyjeżdżają do Polski, używając ten lot bezpośredni. To sprzyja większym przepływowi informacji wzajemnej, jak również sprzyja rozwoju turystyki, jak również sprzyja kojarzeniu Polski, lepszemu, większemu kojarzeniu Polski, przede wszystkim w aspektach gospodarczych dla naszych przedsiębiorców, jak również nasi przedsiębiorcy przyjeżdżając do Polski mają świetną okazję mieć bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami polskimi, i ten kredyt zaufania, chęć współpracy, z kooperacji jest coraz większy. Mm-hmm. A w jakich obszarach gospodarki firmy polskie czy kazachskie mogą między sobą współpracować? Czy są jakieś takie szczególnie te obszary tutaj, gdzie ta współpraca kwitnie i może jeszcze bardziej kwitnąć? Myślę, że jednym z takich wskaźników obopólnego zainteresowania jest to, że 2017 rok myśmy zamknęli obrotem ponad 1,5 miliarda dolarów, obrót dwustronny, gdzie wzrost jest porównany z poprzednim okresem, wzrost 60%. W obu stronach ponad 60% wzrost, jak również polskiego eksportu, jak i kazachskiego eksportu. To też pokazuje, że te wskaźniki odzwierciedlają, w jakim kierunku my jedziemy. Czyli dynamika obrotów handlowych świadczy, że jest obopólnie zainteresowany współpracą. Jeżeli weźmiemy obszary, to jak polska gospodarka jest zdywersyfikowana, tak również struktura polskiego eksportu, dostaw towarów i różnych rozwiązań technologicznych na rynek kazachski jest dość obszerny. Ja bym powiedział, że praktycznie występują wszystkie grupy towarowe.
może za wyjątkiem antyków i broni specjalnej, produkcji specjalnej, natomiast reszta tak, 40% polskiego eksportu, dzisiaj o tym też akcentowałem, że 40% polskiego eksportu na rynek Kazachstanu to są maszyny urządzenia. Czyli w tym obszarze w Kazachstanie przedsiębiorcy wręcz są chętni zakupu czy wdrażanie polskich maszyn urządzeń i technologii na rynku kazachskim, który staje się coraz chłonny i nie tylko się kojarzy z jednym rynkiem, a się powinien kojarzyć dla polskich przedsiębiorców przede wszystkim rynkiem euroazjatyckim, rynkiem Azji Centralnej i rynkiem, gdzie jest świetna odskocznia, ja bym powiedział, dla polskich przedsiębiorców wyjście na rynek chiński. No tak, Chiny to stają się największym graczem na świecie. A jeszcze chciałem zapytać o Kazachstan, o sytuację gospodarczą, rozwój gospodarczy, bo czytałem, że ten kraj ma bardzo wysoki współczynnik rozwoju co roku, bo o kilka procent ten wzrost gospodarczy w Kazachstanie następuje. Owszem, poprzednie lata były lepsze. My mieliśmy dwucyfrowy wskaźnik wzrostu PKB. Dzisiaj no, ze względu na globalne w ogóle jako tendencje jakby przyciszenie tego rozwoju. My mamy wzrost na poziomie 4-5%, do 4% w tej chwili wzrost PKB. W poprzednich latach mieliśmy świetne lata, kiedy mieliśmy prawie 13% wzrostu PKB. Ale do czego zmierzam? Porównanie przeciętnego dochodu na głowę 25 lat temu mieliśmy w granicach $600, dzisiaj mamy prawie $11 000. PKB per capita, to też świadczy o konsumpcji, rozwoju, dobrobycie w moim kraju, który dynamicznie się rozwija też pod względem różnych gałęzi gospodarki, cyfrowizacji w tej chwili i wykorzystywania naszego położenia geograficznego, jak mówię o transporcie, tranzycie przez Kazachstan różnych towarów na kierunku Chiny i Europa. Wiem, że w zeszłym roku, w 2017, w Kazachstanie został zorganizowany targi Expo 2017. Czy to też wpłynęło właśnie na rozwój kraju, na wizerunek kraju? Jak najbardziej. To przedsięwzięcie Expo, które no, było sukcesem przeprowadzone w Kazachstanie, dało możliwość, że lepszego skojarzenia, dobrego skojarzenia i Kazachstanu jako kraju ciekawego też pod względem turystycznym, jak również pokazało nasz potencjał gospodarczy, jaki my dysponujemy i na jakie projekty my jesteśmy otwarci. Zamknięcie, eksport nie oznacza, że myśmy zaprzestali dalej pokazywać walory Kazachstanu. Otóż cała infrastruktura po EXPO została w pełni wykorzystana. Jedna część objęła Międzynarodowe Centrum Finansowe Astana, który działa na prawie angielskim. Jedna część została zaadoptowana dla Centrum Transferu Technologii, które wspiera nas ONZ. Część została zrobiona dla Centrum Startupów. I czwarte, oczywiście targi wystawiennicze, które są naturalnym miejscem, te pawilony będą wykorzystywane dla tych celów. Także ten obszar w całości został zaadoptowany dla nowych projektów. I oczywiście tutaj wydarzenia kolejne, które w tym roku oczekujemy. Po pierwsze, że mamy 20 lat ustanowienia stolicy Nowej Astana, czyli 20 lat nie tylko jubileusz miasta, panie rektorze, to jest również symbol naszej niezależności, rozwoju kraju. Jak również w tym roku my jesteśmy gospodarzem Światowego Kongresu Górniczego, jubileuszowego 25 lat i w czerwcu ten kongres się odbędzie w Astanie. Polska również zaproszona, Polska symbolicznie, że była pierwszym gospodarzem Światowego Kongresu Górniczego w 1958 roku, więc wiele nas łączy, nawet te symboliczne aspekty. Myślę, że obecność, udział Polski będzie dość wysoki, znakomity na tych imprezach. Jest masa innych zbieżnych naszych wydarzeń, chociażby to, że i Kazachstan, i Polska są razem, jako niestali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej chwili i styczeń był prezydencją Kazachstanu, w maju oczekujemy prezydencję Polski w tym formacie relacji wielostronnych. Rzeczywiście mamy wiele wspólnego, te nasze oba kraje. Wspomniał Pan na początku rozmowy, że od jakiegoś czasu jest ten lot bezpośredni z Warszawy właśnie do Astany. Co takiego ciekawego turystycznie może być w Kazachstanie? Co tam można na przykład turyści mogliby zwiedzić, zobaczyć? Bo być może jeszcze wielu się kojarzy Kazachstan z tym, że tam są tylko bezkresne stepy po prostu. Absolutnie tak, absolutnie. Rzeczywiście stereotypowe skojarzenie Kazachstanu było zupełnie inne. Proszę
pamiętać, że w ciągu tych ćwierćwieci Kazachstan urósł bardzo dynamicznie. Proszę pamiętać, że nowa generacja nowych ludzi rośnie w tej chwili, żyje w Kazachstanie wielonarodowym, w którym mieszka 127 narodowości, prawda? Oczywiście kojarzenie stepów, piękny step, ale my turystycznie możemy zaprezentować chociażby Bajkonur, który warto zwiedzić, chociażby kaniony Czaryn, które są długości 130 km, chociażby najwyższy szczyt 7010 metrów, czy wyciągi narciarskie w Kazachstanie, które są w Almaty świetnie wyposażone i czekają już na turystów zagranicznych. Ale myślę, że to bardzo ważne, że nawet wskaźnik, który dzisiaj pokazuje zainteresowanie Polakami, zainteresowanym przez Polaków Kazachstanem, to, że TripAdvisor content na stronie zwiedzany przez Polaków wzrósł w ciągu roku 168%. To świadczy też o dużym zainteresowaniu przez Polaków Kazachstan. Także jest wiele, wiele innych atrakcji turystycznych, którzy, no, Polacy zawsze byli globetrotterami świata. Warto zwiedzić ten kraj i zobaczyć, że on jest dość ciekawy. To jest 9 razy większy niż Polska, 9 kraj na świecie, z wielkimi różnymi krajobrazami. Naprawdę polecam i zapraszam. Korzystając, że jest ruch bezwizowy, korzystając, jest 4,5 godziny lotu do Astany i już Państwo jesteście w centrum Eurazji. Także w Kazachstan w pewnym stopniu jest bramą Eurazji. To jest miks różnych kultur, miks wielu narodowości, wiele kuchni, tradycji, absolutnie bezpieczny i otwarty kraj. Warto na pewno zobaczyć. Już tak na zakończenie, bo czas nas goni. Chciałem jeszcze zapytać o to, bo pan zjawił się w Polsce na początku lat 90. jako student. Czy nadal ta wymiana studencka między naszymi krajami funkcjonuje? Rzeczywiście byłem jednym z pierwszych studentów, który niepodległy Kazachstan wysłał do Europy w 91 roku. Wtedy nas było około 12 osób tak naprawdę z mojego kraju. Dzisiaj możemy się pochwalić, i to ja cytuję, będąc ambasadorem, że mamy prawie 1000 studentów z Kazachstanu dzisiaj na uczelniach polskich studiuje, w tym, że 90% naszych studentów studiuje prywatnie i studiuje w języku angielskim. To też świadczy o poziomie i o poziomie internacjonalizacji polskich uczelni. I ten fakt, który, no, ta liczba wzrasta, to świadczy, że w przyszłym tygodniu my oczekujemy dużą delegację z Kazachstanu, rektorów uczelni kazachskich, około 30 przedstawicieli na czele z naszym sekretarzem stanu, gdzie będziemy zawierać kolejną umowę o współpracy, że widzimy, że wśród młodzieży kazachskiej, która jest dość mobilna, mówiąca w głównych językach międzynarodowych, chętnie jedzie na studia do Polski ze względu na dobrą jakość studiów. Po drugie, to jest też aspekt też finansowy, że studia w Polsce nie są dość drogie dla obywateli Kazachstanu. I tutaj myślę, że my mamy duże pole do popisu, jeżeli chodzi o współpracę nie tylko ze względu na międzyuczelnianę, ale tu również polskie uczelnie proponują naszym uczelniom mobilność akademicką, wspólne działania w ramach unijnych programów edukacyjnych jak Erasmus Mundus, plus albo Horyzont 2020, więc myślę, że ta dynamika współpracy będzie rosła i dzisiaj ci młodzi ludzie będą później takimi naturalnymi ambasadorami współpracy między Kazachstanem i Polską. Na to mam dużą nadzieję. Jak Państwo słyszą, Kazachstan jest bardzo ciekawym krajem, bardzo dynamicznie się rozwijającym, również ciekawym turystycznie. Dzisiaj w Koszalinie, jak i oczywiście u nas w studiu telewizji Max, naszym gościem był pan Marguan Baymuhan, ambasador Kazachstanu w Polsce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.